Moi drodzy, jak najbardziej walentynkowy vlog musi być. A co w nim dzisiaj będzie? Będzie o tym, czy Grecy są romantyczni. A z tą ich romantycznością, wierzcie mi, że różnie bywa. A druga sprawa, moi drodzy, czy Ateny to romantyczne miasto? Na pewno to nie żaden Paryż albo Wenecja. Ale musicie przyznać, że taki spacer pomiędzy antycznymi ruinami, czy spacer brzegiem morza, no to na pewno jest coś romantycznego oczywiście. Więc ja wam dzisiaj pokażę kilka takich romantycznych miejsc w Atenach, więc jeśli interesuje was ten temat, jak najbardziej zostańcie ze mną. Jutro też pójdziemy do parku za rękę? Tak, kochana, pójdziemy, gdzie tylko zechcesz. Och, jak ja cię kocham. Ja ciebie też bardzo kocham. Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie i od razu na początku życzę wam romantycznych walentynek. Jeśli widzieliście moją animację, to mam nadzieję, że wiecie, niektórych na pewno rozśmieszyła, niektórych może zniesmaczyła, ale zawsze chciałam tą animację zrobić, dlatego że widziałam tą scenkę właśnie w takim filmie, dosyć już takim starszym, czyli Dr. Jekyll i Mr. Hyde w wykonaniu w Kabaretu Potem. Bardzo mnie ta scenka rozśmieszyła i ja cały czas ją mam właśnie w głowie. I po co to zrobiłam? Po to, żeby właśnie nie było tak właśnie bardzo różowo, tak aż cukierkowo, do przesady, żeby było trochę z jajem. Nie zapominajmy o tym, że po prostu nie ma jakichś tam różowych słoni. No, mój kotek oczywiście rozrabia. Moi drodzy, a co do naszego tematu, czy Grecy są romantyczni? Wiecie co, ja pamiętam z Polski, a jak jeszcze mieszkałam w Polsce, to były na walentynki były takie gigantyczne kolejki za kwiatami, no w kwiaciarni oczywiście. No tutaj, moi drodzy, tego nie ma. Od Greka prędzej dostaniesz tym kwiatkiem po głowie gdzieś na buzukach, bo oni się oczywiście kwiatkami rzucają, niż wręczy ci taki stylowy bukiet kwiatów do ręki. Jest jeszcze jedna opcja, czyli jeśli pójdziecie na kolacyjkę gdzieś wieczorem, to po prostu możesz dostać jedną różę, na przykład od jakiegoś Pakistańczyka, który chodzi i sprzedaje róże po knajpach, albo właśnie pani, która chodzi z takimi właśnie małymi bukiecikami. No to jeszcze jest właśnie taka opcja, że dostaniesz te kwiaty. Ale bardziej mi się wydaje, że Grecy są bardziej tacy praktyczni. Na przykład niedawno byłam w Jumbo, to widziałam, jak pan na przykład kupował taką seksowną bieliznę, taką koszulkę, taką haleczkę do spania. I do tego kupował na przykład plik pieniędzy, takich 100 euro. Ja podejrzewam, że on po prostu tak to rozwali na tym łóżku razem z tymi pieniędzmi. No i ta jego wybranka, ha, 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 to się troszeczkę pośmieje. Także bardzo miły gest i z jajem taki gest. Co jest na przykład, jak jest na przykład u nas, my też raczej kupujemy sobie takie praktyczne prezenty. Wyobraźcie sobie, że tak, ja jestem już troszeczkę starsza. Jak ja byłam młoda, oczywiście, że byłam bardzo romantyczna, no ale teraz już ten romantyzm gdzieś mi z głowy wywietrzał. No już taka romantyczna nie jestem. No, już bardziej właśnie tak jak mówiłam, wolę jakieś takie bardziej praktyczne prezenty i my po prostu sobie zamawiamy w internecie, co tam sobie chcemy. I tak właśnie tyle od nas. A czy, moi drodzy, Ateny to jest romantyczne miasto? Ja sądzę, że może to nie jest żadna Wenecja ani Paryż, no ale wydaje mi się, że jest bardzo dużo romantycznych miejsc, moi drodzy, naprawdę jest bardzo dużo romantycznych miejsc. Choćby nawet, moi drodzy, idziecie tymi małymi właśnie wąskimi uliczkami i pośród właśnie tych starożytnych ruin, to już po prostu ma taką swoją, ma już taki swój klimat konkretny. I tak, moi drodzy, pierwsze miejsce w Atenach, które ja bym wam zaproponowała, no to oczywiście jest Plaka. Ja już o Placu oczywiście zrobiłam wam jeden film. Jeśli chodzi o Plakę, co tutaj jest takiego romantycznego? No przede wszystkim właśnie te małe, piękne uliczki. Te zakwiecone, ukwiecone parkany. To jest w ogóle, ci, którzy nie wiedzą, to jest w ogóle ta dzielnica, która jest bezpośrednio obok Akropolu. Oczywiście idąc na Plakę, możemy po prostu iść sobie właśnie na taki spacer. Później oczywiście możemy wstać
zastąpić do Melina Mercury, do takiej bardzo klasycznej i bardzo takiej znanej kawiarni na place. Jest tam właśnie też bardzo dużo takich ciekawych restauracji, kawiarenek, gdzie można sobie usiąść, zjeść. W ogóle tam zawsze ktoś gra właśnie gdzieś na jakimś saksofonie czy na skrzypkach, jakiś właśnie taki uliczny muzyk, także to też dodaje takiej swojej konkretnej, bardzo fajnej atmosfery. No i jeszcze możemy na przykład na place dojść do wzgórza Aresa i stamtąd właśnie podziwiać też piękne widoki. Także moi drodzy, numer jeden dla zakochanych, jeśli jesteście w Atenach i zrobiliście sobie taki romantyczny trip, no to jak najbardziej musicie odwiedzić Plakę. Musicie mi, moi drodzy, wybaczyć, bo dzisiaj po prostu, jak przystało na walentynki, mój kotek zapała jakąś straszną miłością do mnie, on się tutaj cały czas tuli. Ja się tylko patrzę, żeby on mi tego statywu w ogóle nie zrzucił. Także, moi drodzy, wracając do tematu, moim następnym miejscem, które chciałabym Wam polecić, to jest oczywiście Glifada. Glifada po prostu jest cała w takich właśnie kawiarenkach nadmorskich, w takich klubach, gdzie właśnie można sobie usiąść, napić się winka, no i nie tylko, i czy zjeść coś i tak dalej. No oczywiście Glifada jest nad morzem, czyli to może jak najbardziej nas nastraja tak romantycznie. I ja bym Glifadę poleciła nie na tyle na Dzień Świętego Walentego, ale w ogóle. I szczególnie jak jest ciepło, no bo musicie wiedzieć, że w zimie, jak jest ta duża wilgotność powietrza, no to nad morzem to troszeczkę można być zimno. Spacerki nadmorskie nie są takie zbyt mile widziane, ale dzisiaj powiem Wam, że było bardzo cieplutko, bardzo ślicznie było i właśnie byłam dzisiaj na Glifadzie na jedzonku. Było bardzo milutko. I dlaczego chciałabym powiedzieć, i wiecie, co ja bym Wam poleciła? Zobaczcie, widzieliście mój vlog o Glifadzie, jak pokazywałam Wam, bodajże to była Glifada, Ateńskie Plaże 2. I właśnie był taki spot, czyli był park. Tam właśnie bardzo dużo ludzi sobie siedzi na tym parku, w tym parku. Później jest taki, później się idzie i jest taka właśnie kawiarenka. Tam jest też restauracja i kawiarnia. Ona jest zupełnie nad brzegiem morza. Ale jeśli pójdziemy dalej, tutaj są takie siedzenia, takie ławeczki, takie kamienne stoły, gdzie można właśnie sobie posiedzieć i na przykład wziąć sobie wałówkę, jakieś winko i po prostu jest piękny wieczór. Ty, twój partner, partnerka, księżyc, morze i po prostu nie potrzeba nic innego. Naprawdę full romantyzm. A wiecie, gdzie my z Kostacem umówiliśmy się na pierwszą randkę? Na pierwszą randkę, moi drodzy, myśmy się umówili w Luna Parku. Oczywiście ja to wymyśliłam. Kostas się mnie po prostu zapytał, mówi, powiedz mi miejsce w Atenach, gdzie chciałabyś pojechać i tam właśnie pojedziemy. No a ja powiedziałam Luna Park. A ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że on w ogóle się boi i wysokości, i boi się szybkości, także on za bardzo nie lubiał karuzeli, no ale ze względu na mnie, no to właśnie tam poszliśmy i ja w ogóle się zajebiście bawiłam, a mój mąż po prostu tak mnie się kurczowo trzymał za rękę, biedny. Ja nie wiedziałam, że on w ogóle się tak boi. Ja myślałam, że to, nie wiem, z przejęcia, że jesteśmy razem, że on się tak właśnie mnie trzyma, że taki zakochany czy co. W każdym razie, moi drodzy, są badania, które potwierdzają fakt, że w momencie, kiedy mamy adrenalinę, po prostu często zakochujemy się w tej osobie, która jest blisko nas, że właśnie adrenalina, kortyzon i tak dalej, wydzielana przez nasze ciało, jak najbardziej powoduje, że możemy się właśnie w kimś zakochać. Właśnie tak się chyba tłumaczy ten syndrom sztokholmski. Ale w każdym razie to Wam też polecam. To dla takich bardziej zwariowanych ludzi, ale naprawdę mamy bardzo fajne to wesołe miasteczko w Atenach. I co ja bym jeszcze powiedziała o tym wesołym miasteczku, moi drodzy? No ma takie naprawdę zwariowane karuzele. Bardzo fajne miejsce. Polecam. Następnym miejscem, które Wam polecam, moi drodzy, to jest Turkikolimano albo Mikrolimano, różnie się na to mówi, ale głównie mówi się to Mikrolimano, czyli mały port. I to naprawdę jest mały port. To jest takie miejsce, naprawdę taki mały port z takimi łódeczkami, żaglóweczkami. Teraz zrobili tam piękny deptak i dookoła tego portu są właśnie kawiarenki,
restauracje, można tam właśnie sobie fajnie posiedzieć, popatrzeć się na ten widok, później się przespacerować. Jest to naprawdę cudowne miejsce. A jeśli pojedziemy troszeczkę w górę, tam też właśnie możemy sobie posiedzieć, tam też są różnego rodzaju kawiarnie i restauracje. No ale w tym momencie widzimy ten port, to mikrolima, no widzimy tak z góry, naprawdę cudowne miejsce. Wiecie co, to jest tak między Atenami a Pireusem, to już w sumie chyba należy do Pireusu, ale w każdym razie od centrum to jest jakieś 15 minut drogi, także jest niedaleko, ale jest naprawdę full romantyczny. Moi drodzy, następnym miejscem, które Wam polecę, to jest Warkiza. Warkiza w zasadzie nie jest w Atenach, ale jest bardzo bliżutko Aten. Ja już Wam o tym robiłam vloga o Warkizie. Warkiza jest przepiękna. I wiecie co, jak myśmy zaczęli się z Kostą spotykać, myśmy często tak w soboty jechali właśnie do tej kawiarenki, żeśmy sobie tam siedzieli na... To jest i kawiarnia, i restauracja. I tam właśnie w sobotę było pianino i właśnie pan wygrywał takie cudowne melodyjki. Był ten wieczór, było to lato, cieplutko, piękny widok, pyszne jedzenie, no naprawdę, naprawdę przepiękne miejsce. Bardzo fajnie, żeśmy się tam bawili. Bardzo romantyczna jest Warkiza. Moi drodzy, następne miejsce, które Wam polecę, to jest Tisio i wzgórze Filopapu. Wiecie co, to jest przepiękne miejsce. Ja Wam już o nim robiłam vloga. Tisio kafejki i coś takiego. Możecie znaleźć u mnie na kanale. I właśnie tam jest pięknie, bo tam właśnie tam wszędzie, gdzie byś nie usiadła, nie usiadła, jest widok na Akropol. Jest piękny widok w ogóle na całe Ateny, właśnie z tego wzgórza. Tutaj jest też taka mała stacja meteorologiczna i na przykład jak ja tam byłam wiosną, tam właśnie dużo osób sobie przychodziło na piknik. I to w sumie takie pary mieszane, nie tylko pani, pan, ale też właśnie na przykład dwóch panów, powiedzmy. Ale w ogóle tak, wzgórze ma przepiękny widok, kafejki są takie naprawdę romantyczne, ładne. I no jak najbardziej polecam Tisio, sądzę, że jest naprawdę romantycznym miejscem, godnym polecenia. Następne miejsce, moi drodzy, godnym polecenia, to jest oczywiście wzgórze Likavito. Ja Wam już o tym znowu robiłam vlogi, to całkowicie niedawno. I ze wzgórza oczywiście rozpościera się piękny widok na całe Ateny, na Akropol. Mamy też kawiarenki, restauracje, mamy ten piękny taki mały kościółek. I powiem Wam jeszcze o tym taką ciekawostkę, że wzgórze Likavito to jest no nie tylko takie romantyczne miejsce, ale często ono służy po prostu parom do skonsumowania związku. Dlatego, że dookoła jest właśnie dużo takiej zieleni, jest dużo różnych drzew, krzewów i tak dalej. No i często właśnie przyjeżdżają sobie samochodami parki i tam po prostu konsumują swój związek. To jest w ogóle bardzo, bardzo popularne, że tak powiem. No i właśnie z tego znane też jest to wzgórze miłości. No i moi drodzy, moja ostatnia propozycja, czyli Zambio. Zambio to jest, wiadomo, że to jest takie ścisłe centrum i tutaj w tym momencie możemy iść sobie do Parku Królewskiego, oczywiście za rękę, romantycznie pospacerować, następnie przejść się do Pałacu Królewskiego, a koło Pałacu Królewskiego jest bardzo taka ładna, taka, powiedziałabym, klasyczna restauracja, taka z klasą, bym powiedziała, gdzie właśnie można coś zjeść, czegoś się napić. Także uważam, że jeśli wybierzesz Zambio na taką swoją, na taki swój romantyczny spacer, no to też się nie zawiedziesz, bo jest tam bardzo ładnie. Mam nadzieję, moi drodzy, że te romantyczne moje propozycje jak najbardziej się Wam spodobają. Także wiecie teraz, dlaczego internauci wybrali Ateny jako jedno z 10 najbardziej romantycznych miast w Europie. Także moi drodzy, jeśli się Wam podobało, oczywiście dajcie łapkę w górę, poinformujcie mnie o tym w komentarzu. Oczywiście ode mnie to już wszystko. Buziaki z Aten. Pa, pa.